What's up, guys? Z tej strony Donny. Jakie dzisiaj plany? Gramy dzisiaj na Nerdhus w sumie. My World, ok. I ten. Dzisiaj plan jest taki, że sobie wiemy tutaj setny level oraz zakończymy drugi etap zakodu równowagi. Także co? Zaczynamy od Mykonidów. Także. Albo nie, wiecie co? Wiecie co? Albo dobra. Okej. Także lecimy na Mykonidy. I właśnie dawno nie było w sumie odcinka z Nerdhus, a stały się tu takie rzeczy jak dużo leveli zostało wbite od ostatniego odcinka. Miałem chyba 60 któryś od ostatniego odcinka, także trochę ich wpadło. Trochę dużo. Także myślę, że fajnie. No, trzeba kupić te strzałki. Tutaj sobie tak, tutaj to zniszczymy. Dobra, i lecimy. Przejście zamarzniętych kości. Co mogę poopowiadać? No, dzisiaj sobie... no nie, te miśki będą mnie atakować. Dzisiaj sobie biliśmy już drugą tezę. Niestety znowu nic na woja. Niestety nic a nic. Trzy hera poleciały, no ale... Na fakt dwie strzałki na tropa, łowce i pomka na maga. Unlucky bym powiedział, unlucky. Ale będę sobie bić tą tezę, może Pierek spadnie. On jest naprawdę bardzo fajny. Także zobaczymy, zobaczymy. Trochę nam zajmie tam dojście, bo te miśki nas atakują. Jakoś nie chce mi się bić z pojedynczymi miśkami, bo to ani expo nie daje, ani nic. Po prostu szybko chodźmy do lodowej sali i na te pieprzone grzyby. W ogóle jakieś dziwne to jest, że jakieś grzyby rosną na takim czymś, gdzie jest wszędzie lód. To jest dla mnie jakieś dziwne. Dobra, jedziemy tutaj. Mam nadzieję, że ich jest wystarczająco, żebym nie musiał robić drugiego przejścia. Potem musimy iść po jakieś tam... po kosze jakieś i potem jeszcze musimy zabić piratów. Także nie zwlekajmy. I uwinimy się z tym szybko w miarę. Ogólnie możecie, nie wiem, napisać w komentarzu albo dać łapkę w górę, jak chcecie więcej Nerdhus. Bo akurat wiem, że Nerdhus nie robi dużo wyświetleń. Ale lubię nagrywać z niego odcinki, są dość klimatyczne, mi się wydaje. W ogóle... wystarczy, że tak zrobię i będzie dobrze. Także możecie dać albo łapkę w górę, jak chcecie więcej Nerdhus, albo dać komentarz, że chcecie. Bo wiem, że to nie robi takie wyświetlenie jak na przykład jakieś stroje, czy otchłań, czy łaźnia. Albo jakieś dziwne rzeczy na robienie na 4.0. Ale nagrywam, bo lubię. A jak mi się to podoba, to czemu nie? Możliwe, że ten na Nerdhus dołączy sobie tutaj do takiego klaniku. Oni są na level 120. Może jakiegoś Amaimona będziemy bić, ponieważ został osłabiony o 50%. Czy dość sporo, naprawdę. Jak Teza jest teraz takim łatwym tytanem, to Amaimon raczej też już nie będzie problemem. Tylko trzeba będzie bić tak no, w minimum 7-osobowej GRP, bo może być ciężko bez tego.
Ciekawe, czy ktoś stoi na miłku. Zaraz to sprawdzimy. Tutaj ciekawe, który się mnie w ogóle miły krespi. To jest dobre pytanie. Nie wiem, nigdy nie stałem na miłkach, ale może będę. Zobaczymy. Jeszcze chciałbym sobie tutaj postać na Nerdhus na ochydziarzu. Bo fajny z niego jest naszej. Ale to też się okaże. Powiem, że ochydziarz lubi często daje legi po bardzo dużo. Trzeba zrobić po prostu bardzo dużo bić, żeby ta legi lotnęła. No to jakaś była trudna GRP. Jakiś gościu tu stoi. Ja to chyba nie wiem jaki to będzie w sumie. Ale jak to z tym trującym konik. Dobra, to widzimy się, jak już go znajdę. Okej, okay, znalazłem, zrobione. Także lecimy do Eton. I wbijamy setny level. Zabijem lodowe mykonidy. Oh yeah, nice. Zakładamy sobie nową zbroję. Nowy łuk. Tutaj. Tutaj sobie musimy zrobić troszeczkę. Fonka podwójny zwykły. No chyba dobrze mam. Dobra. Co by tutaj zainwestować? Chyba w ogień, żeby więcej biło. Unik może? Gdzie tu jest unik? Dobra. Także teraz lecimy sobie poszukać tych skrzynek. Ale najpierw... O, jakaś lega spadła. Nie mówcie, że lega skoba. A nie! O kurde, ze 104,4 lega na tropiciela CBK. Wow. Wow. Dobra, także idziemy szukać tej skrzynki. Jak ją znajdę, to się zobaczymy. Okej, okay. Znalazłem. Pisze mi, że mam wrócić. Także wracamy sobie do naszego zakonnika. No i przejmujemy quest z piratami. No i 101 wpadnie, myślę. A to już nie ten. Niedługa droga do 120, który tu chcę na razie wbić. Czyli łaźnia, no i miłki. Także to zobaczymy. Ale najpierw trzeba wbić. Może zobaczymy najpierw, może tego renegata pobiję. Wbiję 112. Będę bić ochydziarza i renegata. Kto wie. No, come on. No bo tutaj coś na klanie piszą. Chyba jakaś lega spadła tutaj klanowiczowi na Nerdhus. Dobra. Przyniosłem dla ciebie drogocenny kamień. No i piratki. Trochę ich jest, więc widzimy się na nich zaraz. Okej. Jesteśmy. Także lecimy. Z piratami. Tylko żebym ja tu nie zginął. A właśnie, zanim jeszcze. Premium, sklep, wyczerpanie, trzeba wyczerpa kupić. Tylko co jest?
lag. Czy właściwie o to chodzi, że jest lag? Ej, co jest? Aha. Pozdrawiam, Garmory, naprawcie to. Wyczerpanie 599 ołki. Niczemu. Powinni naprawić te piraty albo zaktualizować to ekspowisko pod względem GRP mobków. Bo to ekspowisko jest tak słabe. Serio. Zarobku też tu nie ma. Jeżeli o to. Znaczy, od zarobek jest. Że. No, to ekspowisko jest bardziej pod zarobek, nie pod exp. Gówno, prawda, tu prawie itemy nie spadają. Zarobić tu tyle samo, co na przykład na miśkach. Serio, to ekspowisko jest daremne. Mało expa, dużo chodzenia. Mało grupek. Maksymalnie dwójki raczej. No są tutaj większe. Na przykład tutaj chyba będzie większa, ona jest czwórka. Ale no, nieopłacalne. Nieopłacalne. Lepiej miśki i potem od razu na... Albo na górale, ale też nie lubię tam ekspić, bo też tam jest słabe ekspowisko. Górale, znaczy nie wiem. No, że miśki i potem umie, jak dajecie radę. Górale i piratków sobie omincie, bo nie opłaca się. Nie, chyba dam radę. Mam tutaj teraz nowy łuk, nową zbroję fajną. Powinienem dawać radę tutaj. Tylko będę musiał uważać za chwilę na GRP z elitką, bo no ta elitka jest bardzo mocna. Się już niejednokrotnie o tym przekonałem. Także no. Zrobimy sobie ten zakon i ja w sumie lecę spać, bo już jest 22, a wiecie, jutro szkółka i takie inne obowiązki. Także no. Ale fajnie, bo jutro sobie wcześniej idę ze szkółki, nie mamy angielskiego. To z angielskiego akurat jestem dobry, więc jakoś mi to nie szkodzi. Tak, to za bardzo nie. Nic nie robimy na tym angielskim, dla mnie wszystko, co tam robimy, jest za łatwe. Także ten. O kurwa, nie uleczyłem się, nie. To jest śmierć, wiecie o tym? Chyba. Chyba, że. Ja pierdzielę, czemu on taki mocny jest? Dobra, teraz łowców trzeba zdjąć. O kurde. Nie. Co? For real? Ile on bije? Za 1300. No fajnie. Tancerz ostrzy. My to już znamy. Dobra, widzimy się, jak już skończę z tymi piratami. Serio? 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 Unlucky, dobra, widzimy się zaraz. Okej. Wróciłem. Dość trochę minęło. Nie wiem ile dokładnie. Ale... Quest zaliczony. I lecimy wbić 101 level oraz zakończyć drugi etap zakonu równowagi. Tak, proszę państwa, tak to się prestuje. No. Eluwa, zgładziłem piratów. Dziękuję, dobranoc. Okej, tutaj strój. Oczywiście zręczność. No i co? To było na tyle. Zostawcie lajka, jeżeli naprawdę chcecie oglądać filmy z Nerdkus. Jakiś komentarz. I tyle. Dzięki za obejrzenie. Cześć.